W tym odcinku przedstawię wam kolejne 10 krajów, które większość z nas kojarzy tylko z nazwy. Dowiecie się, gdzie powstały Światowe Igrzyska Nomadów oraz prezydent, którego kraju postawił złoty pomnik swojej ulubionej rasy psów. Zaczynamy. Numer 10. Bahrajn. Swoją niepodległością Bahrajn cieszy się stosunkowo niedługo, bo niewiele ponad 50 lat. Jednak w tym czasie zdążył wyrosnąć na poważnego gracza w arabskim świecie, głównie za sprawą bogatych złóż ropy oraz gazu ziemnego. W czasach starożytnych rejon ten był ważnym ośrodkiem handlowym. Dochodziło tu nie tylko do transakcji, ale i wymiany kulturowej między Półwyspem Indyjskim a światem arabskim. A jak dziś żyje się w Bahrajnie? To oczywiście zależy od tego, jaką pozycję ma się w społeczeństwie, które działa w bardzo tradycyjny arabski sposób. Około 53% ludności kraju stanowią Arabowie, a reszta to imigranci szukający pracy, pochodzący w większości z krajów azjatyckich. Opieka zdrowotna jest dla obywateli kraju przewidziana za darmo. Co więcej, nie funkcjonuje coś takiego jak podatek dochodowy. Owszem, funkcjonuje system podatkowy, ale jest on znacznie mniej żarłoczny od naszego. Jednak, dla wielu Bahrajn jest wyjątkowo ponurym miejscem. Najbardziej znane organizacje broniące praw człowieka określają to państwo jako nieprzestrzegające praw oraz nieprzywiązujące wagi do osobistej wolności obywateli. Głośno jest choćby o prześladowaniach szyitów. A co warto zobaczyć w Bahrajnie? Znajduje się tu m.in. największy park podwodny na świecie – Dive Bahrajn. Wśród jego wielu atrakcji jest na przykład sztuczna rafa koralowa, którą wyhodowano na zatopionym Boeingu. Dla miłośników historii świetnym pomysłem będą odwiedziny prastarego fortu Kalat al-Bahrajn, którego historia sięga ponad 5000 lat wstecz. Warto też zainteresować się tak zwanym drzewem życia, które rośnie w sercu pustynnego rejonu od około 400 lat. Niektórzy podejrzewają, że jest śladem po mitycznych ogrodach Edenu. Numer 9. Burundi. To małe państwo w centrum Afryki, graniczące z Rwandą, Tanzanią oraz Demokratyczną Republiką Konga. Jest niepodległe od 1962, a wcześniej znajdowało się pod wpływami niemieckimi. Jednak tradycje państwowe w tym kraju sięgają setek lat. Wcześniej istniała tu monarchia, w której główną rolę odgrywały dwa plemiona, zajmujący się pasterstwem Tutsi oraz uprawiający rolę Hutu. Co wyróżnia ten kraj na tle innych państw Afryki? Na przykład to, że ma dwie stolice. Formalnie status miasta stołecznego dzierży Gitega, która jednak jest dopiero siódma pod względem wielkości w kraju. O jej roli decyduje fakt wybudowania tam portu lotniczego i elektrowni wodnej. Przez dekady była to siedziba rodzin królewskich. Jednak obecne władze mają swoją siedzibę w drugiej stolicy, za którą uchodzi Bujumbura. Liczy sobie ponad milion mieszkańców, może pochwalić się także portem lotniczym i ważnym strategicznie portem nad jeziorem Tanganyika. Dziś po dawnych królach zostało jedynie wspomnienie, a kraj ma ustrój republiki. Zgodnie z prawem, w jego parlamencie musi być 60% przedstawicieli plemienia Hutu, 40% Tutsi oraz trójka przedstawicieli trzeciego co do wielkości plemienia, Batwa. Co ciekawe, w prawie jest zapisany także parytet, 30% posłów mają stanowić kobiety. Podobnie jak w sąsiedniej Rwandzie, w Burundi doszło do straszliwych wydarzeń na tle etnicznym w latach 70. XX wieku. Z pomocą najemników z Kongo w 1972 radykalni politycy Hutu wywołali powstanie, które doprowadziło do śmierci wielu tysięcy osób. Ocenia się, że od kwietnia do września zginęło od 100 do 300 tysięcy ludzi. Numer 8. Gwinea Równikowa. To kolejne ciekawe afrykańskie państwo, którego istnienie mogło umknąć waszej uwadze. Tym razem zaczniemy nietypowo, bo politykę i historię odłożymy na później. Fauna Gwinei Równikowej jest bardzo bogata w ciekawe gatunki. Mieszka tu na przykład największy płaz bezogonowy na świecie – goliat płochliwy. Ta gigantyczna żaba potrafi osiągnąć nawet 30 cm długości, a jej waga dochodzi nawet do 3 kg. Niestety, obecnie jest zagrożona, bo jej mięso uchodzi za przysmak wśród ludzi. W tym wyjątkowym kraju występuje także wiele gatunków ssaków naczelnych. Wśród naszych krewnych można spotkać goryle, szympansy oraz bardzo rzadkie i piękne mandryle. A to nie wszystko, mieszkają tam też krokodyle, lamparty, antylopy czy leśne słonie. W kraju jest aż 13 parków narodowych. Niestety o dziejach Gwinei sprzed czasów kolonialnych niestety niewiele wiadomo. W XV wieku pojawili się tu Portugalczycy i zaprowadzili swój porządek. W
1968 roku kraj uzyskał niepodległość. Obecnie formalnie jest to republika, jednak panujący od 40 lat prezydent zdecydowanie częściej określany jest przez międzynarodową opinię publiczną jako dyktator. W kraju tym używane są trzy języki urzędowe: hiszpański, francuski i portugalski. Numer 7. Gwatemala. Historia Gwatemali nierozerwalnie związana jest z dziejami starożytnego plemienia Majów. W XVI wieku tereny te zostały jednak podbite przez konkwistadorów. Na szczęście Hiszpanom nie udało się zupełnie wyplenić dawnej kultury z tych ziem. Do dzisiaj można tu w wielu miejscach spotkać ludzi czujących związek z Majami, noszących ich tradycyjne stroje i pielęgnujących część tradycji. Dodatkowo w północno-wschodniej części kraju można zobaczyć ruiny jednego z największych prekolumbijskich miast – Tikal. Oprócz niego jest tu wiele innych zabytków związanych z kulturą Majów. W latach 50., gdy w Gwatemali władzę objął rząd o jawnie socjalistycznych poglądach, Amerykanie przy pomocy CIA przeprowadzili zamach stanu i usunęli polityków, którzy nie podobali się Waszyngtonowi. Władzę przejęło wojsko, a 6 lat po zamachu stanu wybuchła wojna domowa, która trwała przez 36 lat i pochłonęła życie około 200 tysięcy osób. Zostawmy jednak politykę. Czy warto zobaczyć Gwatemalę? Oczywiście. Znajdziecie tutaj m.in. najgłębsze jezioro wulkaniczne w Ameryce Południowej – Atitlan. Oprócz niego warto zobaczyć aż 3 miejsca, które zostały wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO. To miasta – Quirigua, wspomniane Tikal oraz przepiękna Antigua. Numer 6. Laos. Ten ciekawy kraj znajduje się w regionie Indochin i jest jedynym państwem w tej części świata, które nie ma dostępu do morza. Jego wodnym sercem jest natomiast rzeka Mekong, najdłuższa rzeka na półwyspie i czwarta w Azji. Podczas wojny w Wietnamie Laos wraz ze Związkiem Radzieckim wspierał komunistyczny Wietnam Północny przeciwko południowemu, którego sojusznikiem były Stany Zjednoczone. W ramach działań wojennych przez 9 lat Amerykanie zrzucili na Laos około 2 milionów ton bomb. Dlatego do dziś dzierży on tytuł najbardziej zbombardowanego kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Istnieją szacunki, według których do dziś znajduje się tam około 80 milionów niewybuchów z czasów tego konfliktu. W ciągu ostatnich 20 lat Laos zaczął się ekonomicznie przeobrażać i bardzo szybko bogacić. Znacznie zmniejszyło się ubóstwo, a Bank Światowy zaliczył ten kraj do najszybciej rozwijających się w rejonie południowo-wschodniej Azji i Pacyfiku. Przyrost gospodarczy obliczono tam na 8%, a dla porównania Polski w 2022 roku oceniono na niecałe 5%. Jeśli traficie kiedykolwiek do Laosu, koniecznie powinniście zobaczyć wodospady w Kwangsi. Uznawane są powszechnie za jedne z najpiękniejszych wodospadów na świecie. Myślę, że warto też opowiedzieć o mniej znanym problemie tego kraju. Żyjące w Laosie niedźwiedzie księżycowe wykorzystywane są do pozyskiwania żółci używanej w tradycyjnej medycynie chińskiej. To bardzo nieetyczny proceder, w trakcie którego zwierzęta te są torturowane. Żeby ratować niedźwiedzie, powstają specjalne centra ratunkowe, gdzie zwierzęta są odbierane kłusownikom czy przemytnikom. Niestety brakuje zdecydowanego działania władz, żeby w pełni zakończyć ten proceder. Numer 5. Vanuatu. To kraj w rejonie Oceanii, na który składa się aż 198 wysp, z czego 65 jest zamieszkałych. Choć dla Europejczyków ziemię tę odkrył kapitan James Cook w XVIII wieku, to pierwsze ludzkie osiedla powstawały tu już przed około 3000 lat. Ten nieduży i pozornie mało liczący się na arenie międzynarodowej kraj kochają największe korporacje i przedsiębiorcy. Jest on wymieniany na wszystkich listach tzw. rajów podatkowych. Dzięki bardzo łagodnym podatkom dla firm zagranicznych, bardzo wielu potężnych graczy rejestruje tu swoje biznesy i tym samym ucieka przed wyższymi podatkami w swoich krajach. Rejestruje się tutaj także statki w ramach tzw. tanich bander. Dzięki temu można po raz kolejny obejść wysokie opłaty urzędnicze, kontrolę stanu technicznego i można zaoszczędzić na koszcie wynagrodzeń dla załogi i nie trzeba regularnie raportować o rachunkach. Wśród atrakcji tego kraju na czoło wysuwają się oczywiście wulkany. Vanuatu może pochwalić się nie tylko pięknymi krajobrazami stworzonymi przez ich aktywność, ale ma także na swoim terenie czynne wulkany, do których śmiałkowie mogą zajrzeć. Na wyspach Vanuatu do niedawna istniał także prawdziwy kult księcia Filipa, męża brytyjskiej królowej Elżbiety II. Na wyspie Tanna czczono go jako bóstwo i wcielenie ducha zamieszkującego jedną z gór.
Źródłem kultu mogły być lokalne legendy o obdarzonej boskimi mocami postaci o bladej skórze. Tradycja czczenia księcia Filipa narodziła się w latach 60. XX wieku i przetrwała do jego śmierci w 2021. Numer 4. Turkmenistan. Przez setki lat miasta Turkmenistanu były ważnymi punktami na jedwabnym szlaku, który łączył handlowo Chiny z Bliskim Wschodem i Europą. Dlatego region ten był przez lata podbijany przez różne imperia, a ostatecznie został wcielony do Związku Radzieckiego. Turkmeni odzyskali niepodległość w 1991. Przez 15 lat krajem żelazną ręką rządził Sapar Mirat Niyazow, którego historia zapamięta jako krwawego dyktatora, który nie stronił od tortur i łamania praw człowieka. Swoje rządy oparł na kulcie jednostki, ogłaszając się ojcem wszystkich Turkmenów, tym samym przyznał sobie prawo do decydowania o wszystkim w tym kraju. Sprawując kontrolę nad urzędami i ogromnymi bogactwami w postaci złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, nie musiał się niczego obawiać. Zwolenników kupował lub skutecznie zastraszał, przeciwników brutalnie się pozbywał. Po jego śmierci w 2006 nowy przywódca zaczął odchodzić od kultu jednostki poprzednika. Nie znaczy to jednak, że kraj od razu stał się w pełni demokratyczny. Nowy prezydent w czasie swoich 3 kadencji wprowadzał w życie takie projekty jak postawienie własnego 15-metrowego pomnika konnego, pokrytego 24-karatowym złotem, czy również złotego pomnika swojej ulubionej rasy psów. W 2022 zdecydował, że czas ustąpić miejsca młodszym, ale do tego czasu zdążył wprowadzić m.in. zakaz posiadania samochodów w kolorze czarnym, czy zakaz prowadzenia samochodów przez kobiety. Kraj dopiero od 2013 nie jest dyktaturą jednopartyjną. Legalnie funkcjonują tam 3 partie. Jedną z najsłynniejszych atrakcji kraju jest tajemniczy krater gazowy, nazywany Wrotami Piekieł. Rzeczywiście, tak może kojarzyć się wiecznie płonąca, głęboka dziura w ziemi. Fenomen ten powstał jednak ze sprawą człowieka. Podczas prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu ziemnego przebito się do podziemnego złoża. Wydobywający się gaz mógł być niebezpieczny dla atmosfery, dlatego zdecydowano się go podpalić. Wbrew prognozom, zamiast tlić się kilka dni, pali się do dziś. W 2022 pojawiły się plany ugaszenia i zamknięcia Wrót Piekieł, jednak na razie nie wprowadzono ich w życie. Numer 3. Kirgistan. To kolejny kraj Azji Środkowej, który w aż 70% pokryty jest górami. Dodajmy do tego bardzo małą gęstość zaludnienia, około 27 osób na kilometr kwadratowy i już wiemy, z czym mamy do czynienia, ogromnym bogactwem nieujarzmionej i pięknej przyrody. W kraju jest aż 11 parków narodowych. W Kirgistanie koniecznie trzeba poszukać lokalnego napoju, który ponoć kochają miejscowi. Kumys to alkohol na bazie kobylego mleka. To właśnie w tym kraju powstały Światowe Igrzyska Nomadów. Co robi się na takich igrzyskach? Oto kilka dyscyplin. Zapasy, sokolnictwo, strzelanie z łuku, także w czasie jazdy konnej, czy kokboru, czyli troszkę coś jak piłka nożna na koniach, ale zamiast piłki jest martwa koza, którą trzeba trafić do wyznaczonej bramki. Najpierw trzeba ją jednak podnieść, a zrobienie tego siedząc na koniu i mając na karku drużynę przeciwną, to nie lada wyczyn. W tradycji kirgijskiej powstał tekst, który uważany jest za najdłuższe dzieło literackie, to poemat Manas, który ma dokumentować czasy pierwszego hana Kirgistanu. Dzieło liczy sobie około 553 tysiące wersów. Dlaczego około? Ponieważ przez wieki funkcjonowało jedynie w tradycji ustnej, w wielu różnych wersjach. Pomyślcie tylko, jaką pamięć miały osoby, które potrafiły go wyrecytować. Numer 2. Botswana. Pamiętacie, jak przy Kirgistanie zwracaliśmy uwagę na niską gęstość zaludnienia? Botswana pod tym względem idzie po rekord. W tym prawie dwukrotnie większym kraju od Polski mieszka około 4 osób na kilometr kwadratowy. To afrykańskie państwo należy do krajów rozwijających się. Z jednej strony występuje tam poważny problem ubóstwa, wysoki procent bezrobocia i trwa tam epidemia wirusa HIV. Z drugiej strony, Botswana ma jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych na świecie, o czym z pewnością decyduje fakt, że jednym z jej bogactw naturalnych są diamenty. Kraj ma opinię w miarę bezpiecznego dla turystów i z bardzo ograniczoną korupcją, o wiele mniejszą niż w innych państwach kontynentu. Oprócz diamentów, jednym z największych skarbów Botswany są słonie. Państwo od lat słynęło jako miejsce, gdzie jest najwięcej tych zwierząt, około 150 tysięcy. Niestety w ostatnich latach okazało się, że mimo zakazów, urzędnicy wydają za odpowiednią opłatą pozwolenie na odstrzał słoni, tłumacząc to koniecznością regulacji stad
i ochroną ludzi. W 2019 oficjalnie zniesiono utrzymywany przez wiele lat zakaz polowań. Tylko między 2021 a 2022 rokiem lokalne społeczności miały na tym zarobić aż 5 milionów dolarów. Kto kupuje pozwolenia? Oczywiście nie brakuje bogatych, białych myśliwych, którym marzy się takie trofeum i pochwalenie się nim w sieci. Numer 1. Saint Lucia. Na koniec malutkie, ale bardzo ciekawe państwo znajdujące się na Karaibach. To jedyny kraj na świecie, który nosi imię kobiece. Święta Lucja z Syrakus to patronka Italii, osób ociemniałych oraz skruszonych prostytutek. Co ciekawe, w czasach podboju Karaibów i Nowego Świata przez Europejczyków właśnie ta wyspa była szczególnie ceniona przez Francuzów i Anglików. W XVII wieku regularnie ją od siebie wzajemnie przejmowali, przez co dorobiła się przydomku Heleny Trojańskiej Indii Zachodnich. Przeszłość tego miejsca kryje też bardzo smutną i mroczną legendę, bo wraz z kolonialnymi podbojami był to ważny punkt przerzutu i handlu niewolnikami z Afryki. Część z nich pracowała tu także na plantacjach bawełny i trzciny cukrowej. Większość obecnego społeczeństwa kraju to właśnie potomkowie wyrwanych z Afryki niewolników. Dziś największą siłą gospodarczą wyspy jest turystyka. Wielu uważa, że to najbardziej romantyczna wyspa całego archipelagu. Znajdują się na niej góry pochodzenia wulkanicznego, piękne lasy i rzeki, a wśród fauny możecie tam podziwiać m.in. wiele gatunków ptaków. Swego czasu przybywał tu jeden z najsłynniejszych morskich hultajów w historii, Edward Teach, zwany Czarnobrodym, który pozostawił po sobie wiele lokalnych legend. Na Świętej Łucji można na własne oczy zobaczyć miejsca i krajobrazy, które oglądali najsłynniejsi żeglarze, w tym sam Krzysztof Kolumb, który miał odkryć tę wyspę w 1502 roku. I to już wszystko na dziś. Myślę, że chyba w tych 4 odcinkach udało nam się opowiedzieć o większości najmniej popularnych krajów. Dajcie znać w komentarzach, które z tych miejsc chcielibyście najbardziej odwiedzić i widzimy się wkrótce. Piona!